Mieszkańcy Mikołowa i okolicznych miast po raz kolejny protestują przeciwko CPK. To prawdopodobnie jedna z największych manifestacji na Śląsku. Wszystko za sprawą decyzji spółki o wyborze wariantu inwestorskiego numer 72, który ma przebiegać m.in. przez ścisłe centrum Mikołowa. To z kolei wiąże się z wyburzeniami nawet kilkuset domów mieszkalnych czy bloków. W piątkowym proteście udział wzięło kilkaset osób. Wszystkich łączy fakt, że podzielić chce ich kolej dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego na trasie Katowice-Ostrawa. Mieszkam w tym nowym bloku tutaj, co jest wybudowany 5 lat temu. No, 5 lat temu byłam młodsza i byłam zdrowa. W tej chwili mam chore biodro i na stare lata będę musiała szukać i od nowa wszystko robić. To nie jest na moje siły. W ogóle się sprzeciwiamy, ponieważ jest wiele chyba inwestycji, które można modernizować w tym kraju, a dopiero potem brać się za nowe. Na razie nic się nie dzieje, nie wiem, czy przyjdzie człowiek jakiś do nas, czy przyjdzie pismo. Nie mam pojęcia, a pociąg ma przejechać przez środek domu. Dokładnie w dzień ogłoszenia wariantu inwestorskiego z map, które były jeszcze poprzedniego dnia opublikowane na oficjalnej stronie internetowej CPK, zniknął zarówno komponent drogowy, jak i tak zwane strefy buforowe. I nagle się okazało, że dzięki temu zabiegowi, to był zabieg fałszerstwa technicznego, ewidentnie, nagle się okazało, że tylko niewielka ilość osób ma być wywłaszczona, tak? Ale my mamy te poprzednie mapy i wyliczyliśmy, że jeśli tak by to miało być zrealizowane, jak wskazywały te mapy rzeczywiste, to w samym Mikołowie miałoby być wywłaszczonych około 1500 osób. Linia dużych prędkości kolej zabiera nam 5% 1 km kwadratowy, 5% powierzchni. Z tego cenne tereny zielone, które służą rekreacji wszystkich mieszkańców, giną w 1/3, całe ścieżki zdrowia za basenem. 66 budynków jednorodzinnych jest w strefie oddziaływania, które nie wiadomo, czy będą wyburzone, czy nie. Prawdopodobnie tak. 11 zakładów pracy. To jest coś naprawdę dużego. Łaziska przez środek zostaną zabetonowane. To jest taka wielka rana, która się nigdy nie zabliźni. Jak zapowiadają mieszkańcy Mikołowa, Łazisk, Orzesza i pobliskich gmin, protestować będą do skutku. Nie zgadzają się na wywłaszczenia i wyburzanie dorobków całego życia i ubolewają, że wszystko dzieje się poza nimi. Lokalna społeczność wskazuje również, że kolej dużych prędkości terenom, na których ma powstać, nie przynosi żadnych korzyści. Wody pitnej w Bielsku Białej nie brakuje, jednak aby znalazła się w domu, najpierw trzeba odnaleźć jej nietypowy dystrybutor. Ten w postaci beczkowozów pojawił się w kilku dzielnicach miasta. Woda w wielu mieszkaniach w Bielsku Białej nie nadaje się bowiem do spożycia, a nawet mycia. W tej chwili jest już czysta, ale co było w środę, to było okropne. Ona była taka beżowa jak tego pana ta kurtka i śmierdziała. Myśmy szukali po mieszkaniu, nie wiedzieliśmy, co to jest. Co śmierdzi, gdzieś gaz, mówię do męża, ty gaz się ulatnia. Wąchaliśmy, nie ma. Zdarza się tylko, że wkurzające jest to, że to się stało we wtorek do południa, a kartka wisi dopiero wczoraj po południu. Nie miał kto poinformować. Mimo że woda już nie śmierdzi, to jednak wciąż może być groźna. Dlatego co kilka chwil przychodzą tu z butelkami i czekają na ich napełnienie kolejne osoby. Jakoś sobie radzę, no ale jeżeli chodzi o takie pranie czy coś, no nie wiem. No ja prałam, bo trudno, żeby przed świętami czekać na ostatni moment. Śmierdząca bardzo. Wpierw ciemna, potem już przeźroczysta. Ale śmierdząca jakimś butaprenem albo czymś takim. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Spółka Aqua, która zajmuje się dostarczaniem wody w Bielsku Białej, wydała w piątek przed południem komunikat, w którym poinformowała, że na sieci wodociągowej prowadzone są intensywne płukania oraz przestrefowania sieci w celu wymiany wody w wodociągach. Jej zdaniem uciążliwości zapachowe zaczynają już zanikać. Mimo to spółka czeka nadal na wyniki badań wody, aby mieć pewność, że wodę można już pić. Teren, którym objęta jest awaria, to jest około 2% powierzchni miasta, więc nie jest to teren duży. Dotyczy 12% odbiorców Aqua.
W tej chwili na tym terenie jest sporo beczkowozów, bo oprócz tych, którymi dysponuje spółka wodociągowa nasza bielska, zostały takie beczkowozy ściągnięte z obszarów w zasadzie całego województwa śląskiego. W akcję pomocową zaangażowali się też strażacy, zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do Bielska przyjechały cysterny z wodą pitną, m.in. z Pszczyny, Dąbrowy Górniczej czy Częstochowy. Wczoraj też wieczorem mieliśmy taką akcję wraz z druhami z miasta Bielska Białej, było to z 9 jednostek, gdzie była też dostarczana właśnie ta woda pitna w butelkach 5-litrowych, także 1,5-litrowych do tych mieszkańców, gdzie faktycznie nie mogą oni samodzielnie zejść, ponieważ na wielu tych osiedlach mieszkają osoby w granicach 90-80 lat. Kolejne wyniki badań wody powinny być znane jeszcze dzisiaj. Rozbiórka kultowego kąpieliska Fala w Parku Śląskim budzi wiele wspomnień związanych z tym miejscem wśród mieszkańców osiedla Tysiąclecia i nie tylko. Ja bardzo często byłam na Fali i to chodziliśmy całą rodziną. Czasem wcześniej chodziłam z koleżankami, całymi grupami. No super było. Dużo basenów. Do wyboru, do koloru, kto chciał. No było to rodzinne. Zaczynaliśmy od Brodzików i skończyliśmy w wieku chłopcu Rosji na dużym, na olimpijskim. Choć lada moment z kultowego kąpieliska Fala w Parku Śląskim nie zostanie nawet kamień na kamieniu, to w jego miejscu powstanie nowy obiekt, który ponownie będzie służył mieszkańcom. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Wyburzony został budynek przy głównej Niecce, rozebrana została zjeżdżalnia przy głównej Fali. Następnie zdemontowane zostaną Niecki. Potem rozpoczną się prace ziemne. Fala jest to jeden z najbardziej kultowych obiektów na Śląsku. Chyba każdy mieszkaniec ma z nim jakieś wspomnienia. I z tego, co tutaj obserwujemy, jest bardzo pozytywny feedback ze strony mieszkańców, co pokazuje, że jest to długo wyczekiwana inwestycja. Budowa nowej fali będzie kosztować 135 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2024 roku. Zielone światło dla rowerów. Od dziś również tych miejskich, bo ze swoim piątym już sezonem ruszył właśnie Chorzów. To pierwsze miasto w regionie korzystające z publicznego systemu wypożyczania rowerów, skąd po zimowej przerwie jednoślady wyjadą na ulicę. Od piątku z ponad 380 rowerów mogą korzystać mieszkańcy Chorzowa, a jak pokazują statystyki, zainteresowanie wypożyczeniami dwóch kółek z biegiem lat jest coraz większe. Już blisko 500 000 wypożyczeń. Przekładając to mniej więcej na przejechane kilometry, to jest około 2 000 000 kilometrów, więc naprawdę te liczby są imponujące i uważamy, że misja nasza, która jest zmieniania miast na bardziej zielone, spełnia się i bardzo nas to cieszy. Chorzów może pochwalić się nie tylko inauguracją sezonu jako pierwsze miasto w województwie śląskim, ale też rowerami najnowszej czwartej generacji. Te nie wymagają już stawiania znanych wszystkim ze swojej problematyki w obsłudze stacji dokujących. To zdaniem przedstawicieli miasta może dodatkowo zachęcić do przesiadania się na rower w Chorzowie, gdzie stacji wypożyczeń jest aż 45, w tym 7 w samym Parku Śląskim. To nie tylko Park Śląski, nie tylko rekreacje przez weekend, ale także dojazd do pracy, dojazd do szkoły, dojazd do Urzędu Miasta, wiele punktów Chorzowa. Takie są trasy, choć oczywiście Park Śląski jest stworzony do rowerów i tu mamy wiele wypożyczeń, nie tylko przez Chorzowian. W blokach startowych stoją już rowery miejskie w Katowicach. Tam oficjalnie rozpoczęcie sezonu w sobotę 1 kwietnia i nie jest to żart. W tym roku miasto przygotowało dla użytkowników ponad 1000 jednośladów, w tym 20 rowerów cargo w łącznie 125 stacjach. Przy tej okazji przedstawiciele urzędu zapowiadają budowę nowej infrastruktury rowerowej w mieście i rozbudowę obecnej. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji brakującego fragmentu drogi rowerowej na ulicy Gospodarczej. Jego ukończenie, mamy nadzieję, że już niebawem sprawi, że z Doliny Trzech Stawów będzie można po takiej infrastrukturze typowej dla rowerzystów, a więc zdecydowanie bezpieczniejszej dla tych uczestników ruchu, dostać się na Nikiszowiec. I choć inflacja powoduje wszechobecną drożyznę, z dwóch kółek miejskich w Katowicach będzie można skorzystać na tych samych warunkach jak dotychczas. Co oznacza pierwsze 15 minut jazdy za darmo, a pełna godzina to zaledwie złotówka. Wstępnie sezon katowickiego roweru miejskiego potrwa do końca sierpnia z możliwością jego zakończenia szybciej bądź później, co zależne jest od uruchomienia roweru metropolitalnego. Można będzie skorzystać z około 7 tysięcy jednośladów, ale przetarg też zakłada możliwość opcji.
Polski. Możemy dokupić około 800 kolejnych rowerów. Jedyna oferta przetargowa jest w trakcie rozstrzygania, choć znacząco przekracza budżet metropolii przeznaczony na ten cel. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa ma zostać podpisana w kwietniu, a pierwsze rowery trafią do gmin w trzecim kwartale tego roku. W pierwszym etapie będzie ich ponad 1200 i pojadą m.in. do Katowic, Sosnowca i Tychów. Bielsko-Biała chce być europejską stolicą kultury w 2029 roku. Taką decyzję podjęli radni, a to oznacza, że Bielsko przystąpi do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoją decyzję miasto argumentuje dziedzictwem, bogatą historią, architekturą i potencjałem twórczym. My już od dłuższego czasu zastanawiamy się nad naszym miastem, między innymi też w tej sferze kultury, i uznaliśmy, że to jest ten moment i tych rozmów, i tej naszej drogi, którą my ostatnimi czasy przemierzamy w tej rozmowie o pewnym DNA miasta, o pewnym znaczeniu tego miasta w tej części Europy, bo przecież to Dwumiasto zaznaczyło się już wcześniej jako takie miejsce pewne na styku pewnych światów, na styku też pewnej państwowości. No a dzisiaj miasto bardzo prężnie się rozwija. Aby ubiegać się o tytuł, miasto musi teraz złożyć wniosek aplikacyjny, w którym uzasadni, dlaczego to właśnie ono powinno być europejską stolicą kultury.